witam z punktu widokowego z parku, z pięknego widoku na panoramę Pattayi. Słuchajcie, nie wiem, od czego to zależy, ale raz jest tak czyste powietrze, że widać naprawdę bardzo, bardzo daleko, co tam się jeszcze dzieje. A raz jest tak jak dzisiaj, że ledwo widać drugą część, tutaj drugi koniec zatoki i budynki po tamtej stronie plaży. Dzisiaj jest bardzo takie no, nieczyste powietrze jakby. Nie wiem, czy to jest brudne powietrze, czy to jest coś innego, czy to jest smog, czy po prostu nie wiem co. Jak ktoś wie, dlaczego w Pattayi jest takie właśnie taka słaba widoczność jak dzisiaj, dodajcie znać w komentarzach. Jestem w szoku, że jest tak mało ludzi tutaj na tym punkcie widokowym, bo zawsze jak tutaj przychodzę, czy jak robię kroki, czy coś w ogóle jak tu przychodzimy, to zawsze tutaj jest pełno ludzi i wszyscy robią sobie tutaj fotki. A dzisiaj nie wiem, czy dlatego, że jest godzina 13 i jest największy upał w tym momencie i dlatego akurat nikomu się nie chce tutaj przyjść, czy jakiś inny powód. Dzisiaj też jest 1 maj, więc wiem, że w Polsce jest oczywiście święto, ale też słyszałem, że tutaj w Tajlandii też jest chyba jakiś taki wolny dzień, gdzie co niektóre jakieś tam właśnie urzędy czy coś są pozamykane. A co do zamknięcia, to najbardziej niemiłą sprawą jest to, że zamknęli tutaj tą restaurację, która tutaj była, gdzie bardzo fajnie i miło się tutaj siedziało i spędzało czas. Tutaj po lewej stronie, gdzie teraz jakaś pani sprzedaje sobie owoce, zawsze były 2 czy 3 stoiska, gdzie można było kupić coś do picia, do jedzenia. I tutaj były stoliki po prawej. Tu były stoliki, krzesełka i było zawsze tutaj pełno ludzi. Ta restauracja tutaj była zawsze na full wypełniona. Ciężko było znaleźć wolne miejsce, żeby gdzieś usiąść. I od jakiegoś czasu, nie wiem, 2-3 tygodnie, może nawet już miesiąc minął, cały czas jest zamknięta. Ciekawe, dlaczego to zamknęli, skoro jest takie fajne miejsce. Na pewno sobie tutaj te punkty, które wcześniej sprzedawały właśnie coś do jedzenia i do picia, fajnie zarabiały. No ale niestety teraz to zamknęli. Ja udaję się do szkoły, bo musimy załatwić papiery, które nazywają się re-entry, po to, żeby nie stracić wizy, którą załatwialiśmy, tą studencką, a chcemy gdzieś tam wyjechać z kraju na chwilę. To potrzebujemy takie dokumenty, które pozwolą nam na tej wizie tutaj wrócić i tą wizę zachować. Tylko potrzebujemy takie dokumenty złożyć najpierw do urzędu imigracyjnego, tak jakby zawiadomić ich, że chcemy wyjechać, żeby było wszystko w porządku i żeby później po powrocie dalej mieć tą wizę studencką, która będzie dalej ważna, a nie tylko taką zwykłą turystyczną na miesiąc czasu. Dlatego jadę do szkoły, tylko nie wiem właśnie, czy dzisiaj szkoła jest otwarta, bo się nie zapytaliśmy ostatnio, jak byliśmy, a dzisiaj właśnie jest ten 1 maj. Nie wiem, czy jest otwarta, nie wiem, czy cokolwiek załatwię, ale ważne jest, żeby to już zacząć robić, te nasze dokumenty, jak nie dzisiaj, to na pewno jutro, żebyśmy zdążyli, bo za 2 tygodnie mamy samolot, więc musimy to poogarniać. A jeszcze wiem, że szkoła też coś mówiła o jeszcze jakichś innych dokumentach, że musimy załatwić, więc trochę załatwiania przed nami. Także jedziemy do szkoły zobaczyć, czy jest otwarta, czy nie. Czy mają 1 maja w Tajlandii też wolne, czy nie. Śmieszne są tutaj te kury, koguty. Łażą, o, jedna tu. Luzem sobie chodzą, tam kogut pieje. 2 koguty. O, tutaj kogut. Też 2 koguty. O, trzeci biegnie. Jak się ktoś boi kogutów, to musi uważać, jak ktoś przyjdzie tutaj na punkt widokowy. Dobra, wsiadam na moje szokobucu i jedziemy do szkoły. A więc tak jak myślałem, szkoła zamknięta, dzisiaj jest day off, czyli nie pracują, no, czyli jest jakieś święto tutaj. W tyle, jak wszedłem do środka, bo szkoła ogólnie na tyle była otwarta, że można było do niej wejść, ale no, jakby no, nie ma stafu, czyli nie ma pracowników takich, którzy załatwiają dokumenty i tak dalej, ale ktoś tam w szkole był, drzwi otwarte, można było wejść i porozmawiać, także już powiedziałem, o co chodzi, że będę jutro,
Pan tutaj też mi umówił już na godzinę 10 rano, że mam przyjść i jutro wszystkie dokumenty załatwię. Jako śmiesznie, bo tak wszedłem do środka i tam cały czas tylko w tle taka buddyjskie takie, no nie wiem jak to powiedzieć, no pieśni to chyba nie są, nie wiem co to jest. W każdym razie no jest jakieś święto i cały czas tylko ci buddyści tam no po swojemu tam sobie śpiewali, czy tam nie wiem co oni robią. W każdym bądź razie 1 maja w Tajlandii nic nie załatwicie, nie w urzędzie. Dobra, muszę jechać jeszcze do galerii, także zobaczymy się za chwilę w galerii. To jest dobre pytanie, czy buddyści mają swoje pieśni? Co mają buddyści? W kościele są pieśni, a buddyści też mają pieśni? Dajcie znać w komentarzach. Kto zaraz właśnie? No ja to kładę. Patrzcie, tu mamy głowa boli. Zacięta. Ja byłem pierwszy, Emma druga. Ja już miałeś tu niebieską jedynkę, masz połowę z ciągu. Teraz przyszedł. I takie rzeczy. Zawsze ja przegrywam. Tata wygrał, ja mam druga, mama trzecia. Ja mam 5 punktów. Ja mam 3, mama 0. A ja zawsze z mamą wygrywam. Zawsze z mamą. Dzisiaj wygrałam z mamą 3 razy. Dobra, jedziemy do tej galerii, czy nie jedziemy? Tak. Mi, jadłeś kiedyś arbuza z polewą czekoladową? Tak. Jadłeś? Tak. Kiedy? Kiedyś jadłem. Ale... Nienawidzę połączenia wody z czekoladą. A co tu masz wodnistego? Że to jest tego arbuza? No. Ale powiem ci, że ten arbuz jest tak słodki obecnie, tym tak dobre owoce w Tajlandii, czy to właśnie papaja, którą przed chwilą jedliśmy, czy te arbuzy, że nawet dodanie tej czekolady na tego arbuza psuje smak tego arbuza. Muszę powiedzieć, wiesz? Naprawdę. Niepotrzebnie ta polewa czekoladowa zabija pyszny smak arbuza. Zobacz, jaką mam fryzurę. Co? Patrzcie, jaką ładną fryzurę. Cicho! W tych galeriach i sklepach chodzą klimatyzacje na dość wysokich obrotach i można się trochę schłodzić i odpocząć od tego upału, ale z drugiej strony często nawet właśnie taka koszulka na ramionczkach to jak dla mnie jeszcze jest ok, ale dla Doroty czy Emi czasami mówią, że jest aż za zimno i jest ogromna różnica między podwórkiem a później tym sklepem. Mi to akurat tam wcale nie przeszkadza, że są takie duże różnice temperatur, ale co niektórym już trochę tak. Tajowie to zawsze też nie lubią chodzić tak rozebrani mocno i dla nich to jest zdecydowanie za zimno i oni zawsze coś na siebie jeszcze dodatkowo zakładają. Jakby się ktoś zastanawiał, ile kosztują na przykład buty w Tajlandii, no to takie New Balance kosztują 4400 batów, czyli około 500 zł. Około 500 New Balance. Tutaj mamy 5800, o kurde, to te drogie, ponad 600, 650 zł gdzieś mniej więcej za te. Tutaj mamy jakieś za 3500, no to powiedzmy te 400 zł. Jakie? Takie? Takie twoje Nike, klapeczki. One kosztowały chyba 1100 kosztowały te. No, 1100 baty. Są takie miękkie, może Matej, zaprezentuj. No, zaprezentuj buty. To takie miękkie bardzo. Ja jak założyłam takie buty normalne Adidasy, to się zdziwiłam, jaka twarda podłoga jest. Co tu jeszcze mamy za ceny? 4200, a za te na przykład? Za te 3900, o, to chyba najtańsze. Nie, tam były za 3,5, tak? Tak, tam były za 3,5, 3900, 4, no to około 500 zł za buty New Balance. Idziemy jeszcze zobaczyć na Nike. Takie tutaj ładne, ja prezentuję, takie ładne Adidaski z prześwitującą zieloną siateczką. Tutaj ładne, takie gumowe, z taką piętką. Za 4000. W przecenie, z 5. Tak. Czyli 480 zł, 470. Lekką siateczką, takie tutaj ładne na wysokiej podeszwie, kosztują 2560, przecena z 1200, więc to dobra cena. O, a tu aż za 5000, patrz, te. Te aż 5000. Te drogie. 5000, czyli jakieś 600, a te jakieś 300 coś. O kurde. Mamy dużą rozbieżność cen w butach. Fajne koszulki i możesz sobie kupić jakąś. Tak? No. Taką? Żółtą? No tak. Albo taka biała, ta jest ładna. Ta jest ładna? Zobacz. Koszulka z Adidasa, no, na ramionczkach. Fajny materiał nowy. Za jedyne. Na, nie wiem, czy za jedyne. 200 coś złotych. 200 coś złotych, koszulka. Zobacz. Koszulka z Adidasa na ramionczkach. Szczerze, nie wiem, czy takie jedyne. Ale...
1800 batów, jakby co? O, to jaka jest ten, jaki ma materiał śmieszny. Taki dziwny, taki twardy trochę. Taki, no, dziwny. Ale tato jest słona, taka bardzo przewiewna. No, tato jest przewiewna. Nawet bym powiedział trochę dziurawa. Dobra, ile ta dziurawa koszulka? Ser szwajcarski kosztuje? Ser szwajcarski. To jest ser. Masz metkę? Ten ser jest za darmo. Ten ser nie ma ceny. Wyciągnij to, wyciągnij. Nie ma żadnej metki? Strasznie długie, oto jest napis I want to run free. A, chcę biegać za darmo. Nie ma ceny. Ja, ale żadnej. A szkoda, bo ładny ser. Ładna koszulka. Ale nie ma ceny. Dobra, dobra. Takie białe buciki. O, jakie takie fajne, kolorowe. Bardzo kolorowe buciki. O, ja bym sobie takie chciał. Popatrz, tutaj też są ze skórki. O, to takie właśnie, jakie bym chciał. Czekaj, bo ja nie pokazuję. Ale tu ma takie głupie to, takie to coś. Aj, fajne. Fajne. Już a są męskie ceny? Czy damskie? Męskie. 3700. 3700 za takie fajne Air Maxy. Bardzo świecisty kolor. 3700. Uuu, ale mi się spodobały. Świeci. Ale mi się spodobały. To chyba sobie kupujesz, nie? No, fajne, leciutkie. 3700, tak? 3700, to jakaś to przecena jest, czy coś, czy nie? Co to nie, jest? Nie, to myślałem, nie wiem, to jakieś, jest. Jeszcze jakaś przecena. O, ale to fajne. To w takiej kolorystyce. Ale to ładniejsze. No, żółto-czarne, ale to też fajne nawet. No, żółto-czarno-szare. Też bardzo fajne. Dziwny ten znaczek. Ale chyba bym wolał te. To ładniejsze. Przede wszystkim to w tych butach jest, bo właśnie ja na przykład już jestem uczulony. Te buty na przykład mają tutaj taki materiał. I teraz... taki, to jest taki mięciutki. No właśnie. I ja też to tutaj miałem teraz w swoich butach. I ten materiał później podczas prania strasznie schodzi kolor z tego. I jest taki beznadziejny. I to jest słabe bardzo. A tutaj też jest ten materiał. Tutaj jest właśnie skórka. No to jest jakiś inny w ogóle. A tutaj skórka i właśnie teraz bym chciał z taką skórką normalną, z której nic się tutaj ma nie wydarzyć. Nią się strasznie drapie, albo jak jest to białe, no każdy wie, co się dzieje z białymi butami po tygodniu, no. Są czarne, no ale to nic, ale to nic. Ej, nie, no te mi się spodobały bardzo, no tak mi się spodobały. Dlatego ja zawsze mam czarne buty, a nie białe. Czyli takie Nike Air Maxy. Takie niebieskie, pa. Nike Air Maxy 450 zł. To ładne. Chyba dobra cena. No ale bardzo takie kolory. Bardzo byś się wyróżniał swoimi butami. Muszę tylko zobaczyć, czy jest rozmiar. Co my tu jeszcze mamy? Jakieś damskie 3300 takie Air Maxy, czyli jakieś tam 400 zł. Tutaj jakieś takie buciki. Ile? 2700. O, proszę, to te są tanie. 300, tam 300 z groszem. No także takie ceny. Poczekaj, tutaj 2100. O kurde, te to tanioszki. 2100. Idę zobaczyć, ile kosztują te buty, co ja mam. O, takie same? No. 1300, 200 batów drożej. Ujacie, o one. Ja kupiłam za 1100. Czemu one tak podrożały? No nie wiem, jest drożej. A ty w tym sklepie kupowałeś, czy w innym? No. Tak? Tak. Ujacie. To same, co ja mam tu na nogach. Ujacie. Opłacało się wtedy kupić, bo teraz 200 batów drożej. O, tu jeszcze są takie Air Maxy jakieś. Ale to fajne są. Fajne. Sprawdź, ile tu cena. Tutaj tu mamy 3600, czyli jakieś tam tutaj te 400 zł. Tak. Też 3600. No to. Ale tu ma ten. Ja także. Te są ładne też. Takie ceny. Patrz. Butów. O, tu takie jak moje. No. Ile te teraz? 3600. O, one tyle kosztowały. A tu masz za 2700 takie. Ale te też są nawet ładne. Zobacz. No. Ale tamte najładniejsze. Pani poszła po rozmiar, zaraz będziemy mierzyć. A kto ma ochotę na takie ciasteczko? A może takie? A może takie? Can you slice? Yes. A może jakieś takie? Ale ładne ciasteczko. Co? To można coś kupić sobie. Kawy? Są sody. Sody, kawy i różne rzeczy. Powiem wam tak, patrzcie jaki drogi dżem. 20 zł za dżem. Nutella też zresztą droga. Napiszcie w komentarzu, ile kosztuje Nutella. No niestety, z butami się nie udało. Nie ma rozmiaru. Kurczę, porażka. W tym sklepie nie było rozmiaru. Poszliśmy jeszcze do drugiego sklepu. To w ogóle nie było takiego modelu. No i niestety w tej galerii dzisiaj butów nie kupimy.
poszukamy albo poszukamy w innej galerii, albo poczekamy na jakieś nowe dostawy. Co mi się tam zaglądasz? Dobra, żegnamy się na razie. Hej, cześć. Łapka, subskrypcja. Do następnego vloga. Cześć.